Hej, hej, hej! Witam wszystkich dzisiaj serdecznie. Dzisiaj będziemy grali symulator. Maszyna. Kiedyś grałem maszynę, bardzo dużo. Jakieś, nie wiem, może 12, może dłużej lat temu. Pierwsze te maszyny, jakie wychodziły. Po prostu ten. Kurde, potrafiłem siedzieć tutaj dużo. Nie było tyle map, nie było tyle scenariuszy, jak to się mówi. Akurat teraz miałem taki czas, że mogłem sobie troszkę poćwiczyć, ale nie do końca jestem po prostu do tego pewny, że mi się uda coś tutaj odpowiedzieć. Siema Radek, witam serdecznie. Dzisiaj będziemy jechać N57, czyli kibelkiem, pociągiem. No, mówię. Troszkę ćwiczyłem, troszkę nie, ale tego scenariusza akurat nie robiłem. To od razu mogę powiedzieć. Tego scenariusza nie robiłem na linii 61. No to co, żeby nie przedłużając, odpalamy. Kibelek górą. No tak, kibelek górą. Maszyna akurat u mnie będzie dużo streamowane, bo postanowiłem, że wrócę do tej gry, bo mi się za bardzo spodobała z powrotem. I nauczyłem się troszkę chwytów, sterowania, ale mówię, no tego scenariusza nie robiłem, no to więc może być taki mały problem, że będziemy jechać tutaj troszkę wolniej. O tak powiem. Mam nadzieję, że z głośnością będzie ok. To tamto. O, mam taką nadzieję. Kibele górą. Kibele górą. Ja lubię kibelka. Mam nadzieję, że w tym SimRail dodadzą kibelek. W tygodniu będzie SimRail. Też postanowiłem. Miało być dzisiaj Microsoft Flight Simulator. Może będzie jutro. Jutro chyba może sobie odpalimy Microsofta. Miało być dzisiaj Radek. Tak naprawdę. I jednak postanowiłem, że może jutro odpalę. Jeśli nie jutro, to w tygodniu na pewno. Jak nie w tygodniu, to w sobotę. Następną. Dzisiaj mam ochotę na po prostu pojeździć pociągiem. No. Ogólnie wracam po 12 latach. Może nawet dłużej, bo ja maszynę grałem. O Jezu. Dawno, dawno temu jeszcze nawet nie zaczynałem, kurde, streamować ani nic. Tak naprawdę. Nawet nie marzyłem o streamowaniu. Więc tak naprawdę długo jeszcze miałem taki komputer, kurde, że to lepiej nie chodzi, że to lepiej ten. Teraz niestety do maszyny. Maszyna wyszła w 2001 roku, ale dużo teraz poprawili graficznie i niestety trzeba mieć dobry sprzęt do niektórych map, nie? No, niestety, no wiadomo, wszystko idzie do wyżej, więc trzeba mieć dobry. Więc dzisiaj maszyna, symulator z kolei, gdzie się kolejarze uczą na tej maszynie jeździć, bo tak naprawdę to jest symulator, który maszyniści się potrafią w szkołach, uczą się jeździć tak naprawdę. Więc myślę, że jakoś sobie ogarniemy to. No dobra. Ja będę akurat miał tutaj podpowiedzi, te inne rzeczy. Więc, okej. Okay. Pierwsze co, trzeba załączyć radio. Pantograf poszedł. Poczekamy. Tu sobie włączymy od razu. Jedziemy z Częstochowy do Lublinies. Nie. Szybki. Zwrotnica. Kanał trzeci. Ładnie. Oświetlenie. Kurde. Prawie pamiętam wszystko. Mam tutaj podpowiedzi. Bo nie powiem, że nie. Jedziemy naszym pięknym kibelkiem. N57. Drzwi otwarte.
Puścimy sobie hamulec. Poczekamy sobie. Też podwójnie chyba obraz przychwytują sobie. Nie. Dlaczego podwójnie? Nie, normalnie. Nie, u mnie normalnie. Ogrzewanie trzeba włączyć, nie? Na pewno to jest kurde ten postawa. Nie, jest okej. Okay. Ogólnie jest okej. Okay. Od razu mówię, że będę jechał powoli, wiedział gdzie się zatrzymywać. Już wiem o co chodzi z tymi. Tutaj to akurat nie ma tego pokazane, ale w niektórych scenariuszach mamy pokazane ile jest, jaki kilometr albo coś w tym rodzaju. Tak, bo tu masz coś takiego, bo masz, patrz, Alt i mogę sobie latać normalnie, nie? Naciskam Alt i mam okno. Nie, jest ok. Jest ok. To jest pomocnik. No wiadomo, no ja mówię, po 12 latach wracam do tej gry. Kiedyś tych pomocników nie było, tak naprawdę. To co pamiętam, a było bardziej ten, nie? Normalnie. Więc... Tu gdzieś jeszcze oświetlenie było, ale już nie pamiętam gdzie. Ale to... Akurat nie jest tak źle. Dobra. Czekamy na odjazd. Jesteśmy na kanale trzecim. Damy sobie... A, jest do przodu. Dobra. Jest do przodu. Mamy... 5.11, gotów do odjazdu. O. No. Taki bajer. Zmykamy drzwi. Jedziemy. Bo mamy pod shiftem jeszcze... Jak wygląda. Ale ja wolę z tej kamery jechać. Limit mamy 30. Można przyspieszyć. Ja ogólnie powiem wam, żeby was nie skłamać, na N57 mam akurat ogarnięte. Mam ogarnięte na EU07 i tam jeszcze niektóre, nie? Pan to... Chyba przejechałem czerwone. A jakie spalinowe? Tak. Spalinowe też mam ogarnięte, nie? Mówię, no ja dzisiaj akurat widziałem troszkę i ten, nie? Ten. Ale ja tak mówię, no po prostu... Staram się coś tam ogarniać i powoli wracać do tej gry. Tak naprawdę. Jak coś niebieski zakaz manewru. No tak, ja wiem o tym. Niektóre rzeczy wiem. Znaczy ogólnie ja dużo już się nauczyłem po prostu, bo dużo też tymi światłami wszystkimi to dużo po prostu się nauczyłem, nie? Mamy 30. Jak mamy pomarańczowy mrygający, to trzeba też przyhamować z tego względu, że może być następne światło być czerwone, nie? No to jest standard.
No ja się uczę, też po prostu się uczę, nie? Bo nie oszukujmy się, to jest bardziej symulator, większy, lepszy, znaczy bardziej doświadczony symulator, jak to się mówi, niż jakiś Open Rails, czy jak to się mówi, Simraila, nie? No to bardziej tutaj jest ogarnięte, nie? To trzeba niestety ogarniać i to grubo. Aj, kurde, panie, ja tym kibelkiem to jeździłem, kurde, i to grubo. Tak naprawdę. Ja wiem, że ludzie to akurat u niektórych streamerów to oglądają, po prostu, nie? Ten. Oglądają, nie? Lepszych takich, nie? Ja akurat się uczę. A jak ogólnie słychać grę? To jest okej. Bo mi się wydaje, że raczej jest okej. Bardzo super. Jesteśmy z Częstochowa stradą. Wyjeżdżamy. Belkiem. Jezu, jak to wygląda. Naprawdę, to jest... przepięknie. Dobra. Pomujemy sobie go od razu. Co numer będzie ma tego? Nie ma Ksabi. Tam jedzie. No, bo to polskie. Jak to jest oświetlenie? Gotów do odjazdu. Dobra. Zamykamy. Elo, elo! 2-3-0. Ale żeby nie było, ja tu mam też ściągawkę, nie? Taką. Żeby nie było. No wiadomo, człowiek wszystkiego nie zapamięta, nie? Jedzie. Dobra, można zdjąć jedni. Elo, elo. Zabix Gaming. I ty. Ale powiem wam, że maszyna się dużo zmieniła, jak kiedyś była, nie? Bardzo się zmieniła. Ja potrafiłem też siedzieć troszkę godzin na tą maszyną kiedyś. I akurat te ściągawki, które były kiedyś, znalazłem w zeszycie. Znalazłem ten zeszyt. I działają do dzisiaj, nie? Tak naprawdę, działają do dzisiaj. Kobietem,
człowiek po 12 latach, czy tam po 13, bo to już nawet nie pamiętam, kiedy ja to ostatni raz grałem, to wiadomo, no przestał się nauczyć, tak? Akurat przestał się tego pamiętać, to wszystko, nie? Spieszymy sobie. 5:37. Nie ma tych, bo tutaj mamy takie, właśnie jak widzimy, te rozjazdy te. Tu powinno być też wypisane. Ale to sobie to... No trąbię, trąbię. Dobra, następną stację mamy Częstochowa Gnaszyn. Natomiast stajemy prawie na wszystkich stacjach, oprócz Blachownia Sparta, Podgórze. Nie wiem, co tam jest. Podgórze. Ale cieszy mnie jedna rzecz, że no maszyna u mnie będzie takim typowym na live, nie? Coś tam wynajdę po prostu na live, żeby było dłuższe. I będziemy sobie jeździć. A to są wspomnienia zarąbiste, powiem ci szczerze. Kierowco! Zjeżdżaj pan! No i kraksa. Będzie ten... się postaram, żeby było więcej tego. Bo mówię, bardzo mi się spodobało. Będzie więcej. Ja lubię wracać do takich gier po pewnych latach, nie? A jak wiemy, no maszyna jest z 2001 roku. Ja grałem 2000, może 12. Może wcześniej, bo szczerze powiedziawszy, to ja nie pamiętam, kiedy ja zacząłem grać maszyny, nie? O, mamy czerwone. Hamuj! 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 Chyba przejechała. No. Ale mamy zielone. Dobra. Nie tak źle. Musimy odhamować. Jeśli powiem wam, jeśli ten scenariusz tak będzie źle szedł, sobie go jeszcze raz odpalimy, bo ja mam akurat czas, to więc nie ma problemu.
No i to co się stało? I popsułem grę. Nie chcę jechać. Wiecie? Ja mam wszystkie pantografie. No mam. Wiecie, tu nie ma problemów, nie? Nie jedzie. Nie jedzie. Nie, prąd jest. Nie chcę jechać. Dobra, odpalimy jeszcze raz. Sobie. On się szybciej załaduje. Teraz. I jedziemy normalnie. Naprawdę. Teraz jedziemy normalnie. On się szybciej załaduje teraz niż... Bo już jest ściągnięte. Więc... Dobra. Jedziemy. Pierwszy raz ten scenariusz przechodzę. Bo tego scenariusza kiedyś nie było. Były inny. No, Bałtyk był, chyba tam były jeszcze te inne, ale to tak za bardzo nie pamiętam. Szczerze wam powiem, jestem noobem w tą grę na razie. Na razie jestem noobem, jak to się mówi. Ale od czego trzeba zacząć, nie trzeba się poddawać. I lepiej to też pokazywać, ponieważ ludzie też wchodzą na streama i też potrafią pomóc i powiedzieć coś, tak? No, tak naprawdę, no. Bo potrafią. Więc jedziemy jeszcze raz tą trasę. Mamy deszczyk. Deszczyk. Gdy go, będzie gitarunia. Dobra. Załączamy radio. Pantografy. Oświetlenie i ten. To jest to jak prawko. No tak. Tu przytrzymujemy. Zwrotnica. Sprężarka. Wciskamy ten. Radio. Trzeci kanał. Zaraz sprawdzimy. Trzeci. Trzeci. Dobra. Drzwi. No i na spokojnie sobie pojedziemy teraz. Na spokojnie. Aha, na następny tydzień, w sobotę, od razu wam mówię, będą dwa symulatory, czyli Microsoft Flight Simulator oraz drugi symulator, to będzie na VR, znaczy na VR, ogólnie też można grać bez VR, tak naprawdę, będę zdawał prawo jazdy, o tak powiem, będę zdawał prawo jazdy, w sobotę. W niedzielę prawdopodobnie też coś będzie. Troszkę pochodzimy pod symulację. Będą też arkadowe gry i te inne rzeczy. Jeśli chodzi o nagrywki, wczoraj zakończyłem nagrywkę z WRC Generation, ale WRC akurat będzie cały czas kontynuowane, ponieważ będę nagrywał jeszcze WRC 5, którego nie mam u siebie na kanale. Będzie Colin McRae 2005, czyli 05. I oraz będę nagrywał WRC na PlayStation 2. Więc myślę, że no się przyda coś takiego fajnego. No, takie są plany. Dlaczego tam jest różowy budynek? Sam się tego zastanawiam. Radek. Nie no, ja mam ustawione wszystko na ultra, nie? Ja mam wszystko na ultra ustawione tu, więc nie wiem dlaczego. Nie mam zielonego pojęcia. Nie, naprawdę, nie mam zielonego pojęcia. Dwanaście osób ogląda mój live? Halo. Ale nikt się nie odzywa. To jest najlepsze. 12 osób. Jest transmitter równoległa 12 osób.
A nikt się nie odzywa, tylko jedna osoba. Kurde. Ja chyba zrobiłem tym, z tą maszyną to troszkę taki sukces. Tak naprawdę. Ale dobra. Nie przedłużając. 55-11, gotów do odjazdu. Oczywiście, już ruszamy. Jedziemy. Belek. Kurde, uwielbiam. Ja pamiętam kiedyś... Ale to nie jest retro gra, Radek. To jest gra cały czas wspierana. I to jest wspierana przez graczy. I mi się to najbardziej podoba. Naprawdę, mi się to najbardziej podoba. Że jest to wspierana przez graczy. Przyjmy pantograf. Też chyba bym musiał się zatrzymać, nie? Bo jest czerwone. To jest dla tamtego. Dobra, jedziemy. Do Częstochowy. Jak przyspieszymy. Sprawdzam jedne hamulce. No, tak naprawdę. Przepraszam bardzo, ale sprawdzam tylko hamulce. No. A co do... Nie, to jest Radek Kariera. To jest kariera. Aha, dobra. Bo ja tutaj ciśnienie. Nie, Radek, ja akurat karierę będę nagrywał, wiesz? Dalej kontynuację kariery. Zerówka to jest to. Dobra, to sobie... Znaczy pojedziemy. Ja się uczę. Pamiętajcie o tym. Ja się uczę. A człowiek na błędach się zawsze uczy. Ja nie pamiętam, jak się robiło te... Czekajcie. Bo może sam ruszę. No nie. Od nowa. Ostatni raz do 3 razy sztuka i będzie gitara. Teraz już wiem, że zarubkę... się nie naciska, bo ten. Dobra. Tak naprawdę to powiem tak. Dzisiaj to jest taki troszkę testowy live, jak to się mówi, z maszyny, bo ogólnie grałem, to było zajebiście. No ale no niestety. Ja się uczę dopiero, panowie. Też pamiętajcie jedną rzecz, ja się uczę. I ja wolę się to nauczyć na live niż w rzeczywistości, tak? Bo ludzie potrafią też podpowiedzieć, nie? Dużo rzeczy, nie? Więc dlatego ja się uczę.
Lepiej się nauczyć na lewie. Ale też ja widziałem u niektórych streamerów, youtuberów, jak to się mówi, też co grają maszyny, też mają problemy czasami. Więc też trzeba by baczyć to, nie? Wiecie. Łatwo się mówi. Dobrze się wykonuje. Tak naprawdę. Postawy zna. Bo postawy znam. Skróty klawiszowe znam. Dobra, i jedziemy teraz. Już teraz na serio jedziemy. Możemy otworzyć drzwi. Ogólnie ładnie sprężarka. Ale powiem wam, że ładnie wyglądają te modele. Tam fioletowe, to tutaj nie wiem co to jest. RTX chyba za dużo daje. Tak naprawdę. A wiadomo, niektórych przytnie w mapach, bo już jechałem dzisiaj. Dzisiaj nie, ale wczoraj na przykład jechałem, to przy niektórych mapach przycina, nie? Ale to takie małe przecięcie. No. Jeśli chodzi o gry, tak naprawdę o gry w tygodniu, to mogę wam powiedzieć tak. Hogwarta można powiedzieć, że już przeszliśmy. Już przeszedłem. Czyli Hogwart. Fabułę samą przeszedłem. Co jakiś czas będzie się pojawiać po prostu. Jakiś czas będzie się pojawiać ten. Jakiś live, ale nie tak często. No wiadomo, Max Payne'a. Będziemy dalej kontynuować Max Payne'a. Myślę, że w tygodniu ruszymy już z Luigi Mansion 3 na Switcha. Nie wiem, jak komuś się to będzie podobać, czy nie. Myślę, że jakiś test. No wiadomo, czwartek będzie live z retro. Zastanawiam się, co dać na retro. Może macie jakieś propozycje na retro? Nie wiem. Metal Gear Solid. Nie wiem, no mam tego retro troszkę, ale mam. Może Toka Race Driver 3, Gran Turismo 4, może WRC, może, nie wiem, Forza Motorsport 3. Ja nie mam zielonego pojęcia. Siema, Xabix. Już ciebie witałem. Xabix, już tyle razy ciebie witałem. Nie mam zielonego pojęcia, co na retro. Myślę, że w piątek sobie maszynę dalej ogarniemy. Albo w tygodniu, jakiś dzień. No, zobaczymy. 5:11, gotów do odjazdu. Dobra. No i jedziemy. Sabi, ja już ciebie chyba z 3 razy już witałem, jak nie lepiej 4. Nic się nie stało, nic się nie stało. Zdarza się. Człowiek. Człowiek też ma prawo iść, odejść od komputera i ten. Boże, ja mam coś w ustawieniach źle ustawione, Radek, wiesz? Dlatego tak fioletowe tam się pokazuje. Ale to nie na wszystkich mapach, bo na tych bardziej takich lepszych mapach, jak to się mówi, to tego nie ma. To są tylko na tych starych mapach. Nie, naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co włączyć, mam kurde na retrogranie w czwartek. Bo ogólnie wchodzimy troszkę bardziej w gry samochodowe teraz tryb. Więc zastanawiam się. A może Medal of Honor jakiś na PS2? No zobaczymy.
No może Jamesa Bonda jakiegoś. Ja jestem bardzo zadowolony, że wy jesteście. To jest najważniejsze. Lubię placki. A ja lubię naleśniki. To. Będziemy się spierać teraz? Tak naprawdę. No nie, no znowu ten przycisk nacisłem. Przez ciebie. Wszystko przez siebie. Ale jedzie, jedzie! Nie ma problemu. 5:29 mamy, kurde, ten to jest 5:25, to bez problemu. O, lubi kebaba, na przykład. Właśnie kebaba bym sobie kiedyś Radek zjadł. Dobrego. Bo mnie są dobre kebaby. Powiem tak, maszyna, symulator, to jest tak samo jak z OMSI 2. Na serio wam powiem. To jest tak samo jak z OMSI 2. Raz działa, raz nie działa. Raz działa, raz nie działa. I to takie. Ale jedziemy prawie przepisowo. Prawie. Jestem ciekaw, ile łapek w dół poszło teraz. A ja się tym nie przejmuję, bo ja akurat mówię, ja robię akurat hobbystycznie, jakby ktoś chciał wiedzieć. Jeśli ktoś mnie nie zna po prostu, to ja robię to hobbystycznie. Ja nie patrzę na łapki w górę, nie patrzę na łapki w dół. Dla mnie ważne jest to, że ktoś przychodzi. Nic się nie stało, Xabix. Ja nie patrzę na pisownię. Ja też robię błędy, więc... Każdy z nas. Czasem przy... No tak, tak jest. Oczywiście, że tak, każdy nie jest idealny. Hamujemy? No akurat. Odhamowujemy. Jest Xabix, jakbym żył na YouTubie, jak to się mówi, no to troszkę bym, już bym dawno zakończył tą karierę, jakie karierę, no tą karierę. A ja akurat miałem jeden cel, żeby zdobyć 1000 subskrypcji i nic więcej. I więcej nie chcę. Jak ktoś mnie będzie chciał zasubować, to zasubuję, jeśli nie, no to nie. A ja swój cel już osiągnąłem i jestem zadowolony z tego. A teraz ja ogólnie robię hobbystycznie, bo ja ogólnie na co dzień pracuję też i... Bardzo się przy tym bardzo czuję, nie? Po co ja mam? Ja ogólnie... 5:11, gotów do odjazdu. Dzięki. Po co mam się wysilać, albo coś w tym rodzaju, później się przejmować, albo tym... Nie, ja odpalam live'a i leci. Jestem zadowolony i tyle. 5 lat później 50 milionów słów. No tak! Nie 5 lat później. 10 lat później.
10 lat później. Ja mówię, jak ktoś chce zasubować, to zasubuje. Jeśli nie, no to nie musi, nie? Ja akurat jestem taką osobą, że nie kończę live'a, subujcie, łapkę w górę, łapkę w dół i te inne rzeczy, tylko po prostu jak ktoś chce, to zasubuje. Jeśli nie, no to nie. No, proste. Na 10 lat dopiero. Calik, mówię ci szczerze, za 10 lat dopiero. Nie mam swoich ulubionych gier. Zabić, od razu ci powiem, że nie mam swoich ulubionych gier, bo ja gram to, co ja lubię. Gram to, co ja chcę. Czasami tutaj też widzowie podpowiedzą, żeby coś zagrać i ja mam coś takiego, że jak nawet widzowie mi coś powiedzą, żeby coś zagrać, to mam coś takiego, że to będę grał, nie? No po prostu zależy, jaki klimat mi się ten podoba, nie? Nie mam takiego, nie mam w ogóle typu swoich gier, nie? Na przykład, nie? No, a to wiem, to na pewno Diablo 4 wpadnie niedługo, za jakieś parę miesięcy. Bo Diablo 4, no ogólnie Diablo 3 teraz ogrywa, to by sezon. No widzisz, Radek. No, kiedyś, wiecie, a zrobisz serię z Sonsa? Co to jest Sonsa? Obtche Pores? Mam planach, ale to będzie na live'ach. Zabiks. Ogólnie będę chciał też zebrać parę osób, żeby zagrać razem. Może z widzami, z wami. O, tak powiem. Sabix, u mnie akurat znajdziesz wszystko. U mnie znajdziesz wszystko, co jest przydatne. Każda konsola prawie, oprócz PS5, nie? Oprócz PS5 i bo Series S, wszystko na konsoli, jeśli chodzi. Oprócz jeszcze Dreamcasta, nie? Bo jeszcze Dreamcasta nie posiadam. No ja akurat nie posiadam PS5 i raczej nie będę posiadał PS5. Tak naprawdę. Nie mam zamiaru nawet posiadać PS5. Mam PS4. Mam PS4, to więc wystarczy. Dobra, mamy pomarańczowe i zaraz będziemy musieli się zatrzymać. Co wiem. Jeszcze pamiętam. O, autobus jest. Widzicie? I sceneria zawsze się inaczej odpala, nie? Tu mieliśmy samochód poprzedni, a teraz już nie mamy tego samochodu, nie? Mamy autobus. To powoli podjedziemy. Szóstka to dopiero wpadnie za jakieś parę lat. A Xabis, powiedz mi, jesteś zadowolony z PS5 ogólnie? Czy raczej byś wolał PS4 takiej wielkości jak PS4, nie?
No to spoko. No tak się pytam po prostu, nie? Znaczy PS5 na pewno kiedyś padnie, nie? Ale to... Tylko... Może za 2 lata, jak wyjdzie Pro, albo coś w tym rodzaju, nie? Bo... Zwykle nie chcę. No jest droga, tym bardziej, że jest teraz na takiej zasadzie, że... Mamy jakieś zestawy i to ponad 3 kosztuje, nie? Dla mnie akurat PS5 to jest za duża, nie? Za duża jest ta PS5. Ja mam takie wrażenie, że ta PS5 jest za duża. Ona wygląda jak kolubryna statowa. I dla mnie jest za duża. Ja mam gdzie jej nawet bym miał gdzie jej postawić. Tak naprawdę. No możemy sobie podjechać. O, już mamy zielone. No to jedziemy. Dobra, zatrzymujemy się na Częstochowo w naszym. Piszamy. Mhm. To jest prawda. Znaczy ja widziałem PS5 na własne oczy, to widziałem jaka to jest kulubryna, nie? Dobra, tutaj będziemy musieli się zatrzymać. Towarowy? Tak, umiałbym pojechać. I Radek, następny live będzie towarowy, ale SM-ką. SM. Jeśli chodzi o maszynę, to następny live będzie towarowy, ale SM-ką. SM-ka. Nie mam zielonego pojęcia, Xabik, dlaczego tak jest. PS. Bo Xbox akurat jest mniejszy, nie? Ja mam akurat Series S-a Xboxa. Akurat mi to wystarcza. To co ja chcę grać. A Xbox Series X też jest ten, nie? Ale mówię. Ogólnie PS5 za duża jest, dla mnie jest za duża. Stonka! Radek, wiesz co to jest stonka? Stoneczka? Stonka. Tak, grałem Spidermana, ja przeszedłem tego Spidermana normalnego. I przeszedłem Moralesa, nie? Ale to przechodziłem na PS4. Zaraz ci Radek wyśle. Czekaj. SMK. Zaraz ci wyśle. SM. O! Ja tak patrzę. Już ci wysyłam. Wiem! O! Tu masz. Weź sobie ten link. Zobaczcie co to jest. SM-ka. Toneczka!
Dobra, następny mamy blachownia. Blachownię mamy. I widzicie? Tu się akurat pokazało 127,80, to jest to. To jest to. To jest to. No, przepychać taki. No to będzie następnym ten, ale to warowy, nie? Będziemy się podpinać, Radek, będziemy ten, jechać. Już taki scenariusz robiłem. Więc taki już znalazłem, spokojny. Wiesz, że plan gra Fortnite? To wiem. Ja też gram czasami Fortnite'a. I też streamuję. A ty jesteś od plana! Prawi. Kojarzę. Ty chyba z nami grałeś tego Foresta. No właśnie, no, już to sobie teraz przypomniałem. Wiesz, starość nie radość, też Ksabik, też pamiętaj o tym, że starość nie radość, nie? Dobra, blachownia, mamy tutaj postój, będziemy się musieli zatrzymać. Ja zauważyłem, że w tych symulatorach pociągowych, że czubak zawsze jest na spacji. I każdy dodaje, to daje na spacji. Mi się wydaje, że wzięli z tej gry. Z tej gry to wzięli, nie? Z tej gry. No, mamy pomarańczowy, to możemy jechać. Pomarańczowy to może być następne czerwone. Mamy sygnał na... Tak jak mówiłem, mamy czerwone następne. Ja wam powiem tak. Ten pociąg powinien być żółty. Żółto-niebieski. Żółtek. Bo myśmy na ten pociąg kiedyś mówili żółtek. Zwolnimy. Mamy czerwone. Dobra, hamuj. Ale wcześniej przyhamować. Dobrze. Powoli podjechać.
R3, R3, dobra. No, niebiesko-żółty. Powinien być. Nie, żółto-niebieski, o! Żółto-niebieski. Tak, żółto-niebieski. Żółto-niebieski powinien być. Mamy czerwone. Więc sobie podjedziemy troszkę jeszcze. I hamujemy. Tylko mi każe wyłączyć. Wyłącz sprężarkę, wyłącz przetwornicę. Ciekawe. Dobra. Jedziemy. Puścimy pantograf. O, jedzie SM-ka? Nie. To jedzie ten, drezyna. A drezyną też będziemy jechać. Będzie też drezyna. No! Odbij trafi. Dobra, to się zatrzymujemy. Później się nie zatrzymujemy. Zabis, uważaj na Nightbota, bo mój Nightbot jest troszkę upośledzony i z dużymi literami wolę, żebyś ktoś nie... Nie ten. Otworzymy sobie te drzwi. Dobra, dobra, jest otworzone. Pamiętam. Żeby nie spoilerować, ja akurat mam takie też słupka wypisane. Też ma słupka po prostu wypisane. Zamku się. Zamku się. No to jedziemy. Dobra, następnie mamy przejazd. Dopiero stajemy w herby stare. Ogólnie to są mapy fikcyjne, nie? Żeby ktoś nie wierzył. Jedzie, proszę. Ludzie są, jedzą. Właśnie 7,80, dobra. Przyspieszamy do 40, bo tu 40 jest ograniczenie. A można zawsze sobie to tam do 50 przyspieszyć. Ale powiem wam jedną rzecz. Już się raz tutaj wykoleiłem. Już był tutaj wykoleiłem się już tutaj. No, trzymaj się, Xabix. Trzymaj się, hejo. Powiem wam tak, ja już się tutaj wykoleiłem. O, serio? Za szybko przeszedłem.
Za szybko. O, następna stacja, herby stare. Serio, mówię ci serio. Dobra. No to rura. Popatrzysz teraz na te. Bo stópką mamy. A tu mam do 80, a nie, jest stópka. No ten scenariusz akurat robię może pierwszy raz, ale mi się wydaje, że chyba już parę razy już go robiłem kiedyś. Ale nie jestem tego pewien. I dlatego mówię, no ogólnie dla mnie to jest pierwszy raz, nie? 131. Mamy stówkę. Ale już za nim. O, jest FM-ka. Jest FM-ka poszła. Mamy pomarańczowe. Jeden. Zmniejszy prędkość. Dobra, mamy się. Fajnie zielone mam. Czy to ci się mega podoba? No to super. Nie no, ogólnie powiem wam, że... No będziemy jeździć tutaj. Następny będzie towarowy, później będzie znowu osobowy. I znowu będzie towarowy. No tak będziemy sobie tak kombinować, nie? Myślę, że raz w tygodniu jakiś taki live będzie po prostu, nie? Już się bałem, że wyjadę w niego. A serio? Już się bałem, że wyjadę w niego. Tak, LP też będzie. Będzie LP... Różne... No... Różne. Będą Intercity i te inne rzeczy. Więc... Herby stare. Dobra. Odkomowujemy sobie. Radek, ja już, jak już coś postanowiłem, no to będzie. A tym bardziej, że teraz przez ten tydzień, co miałem popołudniówki, to nie było live'ów,
No to troszkę poćwiczyłem sobie pod właśnie maszynę, nie? Więc mówię, będzie lecieć na maksa maszyna. Maszyna u mnie będzie taką... No ogólnie symulatory będą u mnie takie bardziej w tym roku wzięte, nie? Ale też będą normalne gry. Radek. Też będą ścigałki, to nie ma co się przejmować, martwić się o to. Dobra, ja na chwilkę zadło, bo mamy tutaj odjazd dopiero 59, a jest 55, 4 minuty. Ja na chwilkę zadło zabiorę. Dobra, już jestem. Playlistę dużo. Właśnie będę musiał utworzyć playlistę do maszyny. Maszyny, Open Race. Znaczy ogólnie będzie tak, Radek. Będzie maszyna, będzie Open Race i Sim Rail, nie? Czyli te symulatory pociągowe. Bo ogólnie maszynę kiedyś grałem tak dużo, jak grałem kiedyś ETS, jak grałem ETS-a dwójkę, nie? Tak, to jest to samo, nie? To jest na takiej samej zasadzie. Myślę, że też na następny tydzień, jak się uda, to może w niedzielę byśmy odpalili sobie ETS-a dwójkę z Open Bety tej nowej, nie? Bym się zaktualizował i ETS-a na kierownicę, nie? Wiadomo, nie? No akurat jak stoimy, to taka krótka i też informacja, jeśli chodzi o kanał, no to wiadomo, Richard Bert będzie wraz, wlatuje. Będą krótkie odcinki z pewnych OS-ów. Będę grał na kierownicy. Muszę do tego kupić jeszcze hamulec ręczny, więc będzie troszkę zabawy. To grab sobie podniesiemy. No. Udało się wszystko zainstalować. Więc... Myślę, że sobie... Nie wiem, akurat dla mnie to by był dobry pomysł. Nie wiem jak dla was, ale... raz w tygodniu odpalić maszynę. Raz w tygodniu. Na przykład na weekend, nie? A w tygodniu sobie po prostu przechodzić pewne gry. Dobra, dalej mamy czerwone. Nie możemy ruszyć. Chyba, że musimy przejść do kabiny innej.
tutaj mamy? Poczekamy chwilę. Ale chyba ta. Dzień dobry! Dobra. Okej. Rady jest. A to wychodzi, że tak, że trzeba tutaj przesiąść. Dobra. Teraz jest. No dobra. No to co, zamykam drzwi. Jedziemy. 55-11, gotów do odjazdu. Tak, ten kierunek jedziemy. Dobra. Sygnalizacją się nie martwię, bo zapomniałem tam włączyć. Ja pierwszy raz ten scenariusz przechodzę, więc wiecie. Jak się przysiada? Endem albo HM. Ja mam akurat u siebie na klawiaturze End lub HM, nie? Mamy czerwone. Patrz. Teraz przejdę na drugą. Tu sobie włączę światła. Światła. Okej. Okay. Teraz przejdę do następnego. Endem przechodzisz. A spadasz BD. Akurat tego scenariusza to ja nie rozumiem. Zobaczę tutaj. Nie, no tu mam na czerwono cały czas. Mówisz, Ksabik, że wróciłeś? Nie, to jest czerwone. No, można sobie przejść. To bardzo fajne. To jest bardzo fajne, że można sobie przejść. No.
Czy ja mam tutaj włączone? Mam. No na czerwono stoję. Skamujemy sobie. Mówisz, że wróciłeś? Nie, dzisiaj raczej nie. Dzisiaj odpada. Niestety odpada. Może mam jechać? Nie wiem. Pojedziemy. No pierwszy raz ten scenariusz przychodzę. No, choinkę ta. Nie wiem, no, na razie jadę. Szybko mamy. Mi się wydaje, że chyba dobrze jadę. Bo i nie. I bum! Będzie bum! Będzie bum! Jest pierwszy bum! Jebu! Wiecie katastrofę? To macie. Macie katastrofę. Macie katastrofę. Macie katastrofę. Widzicie? O, shotguna masz. Macie katastrofę. Wiecie co, jeśli chodzi o maszynę, to raczej będę skłonny po prostu już któreś trasy przejadę i będę jeszcze raz przejeżdżał po prostu, nie, bo takie po prostu no, patrzenie i ten, to jest... Macie, boom. Da radę? Da radę. Da radę? Wszystko da radę. I zobaczcie, jeszcze samochód sobie jedzie. O, lodziarka? Nie, autobus jedzie. Cicho. Autobus. O. No i mamy pierwszą katastrofę, nie? W pierwszym maszynie, nie? Jak to się mówi. Mogę wybrać coś krótszego jeszcze, ale też... pojedziemy sobie Bałtyk może, co? Jeszcze. Może jest tutaj NE? Jest. Pojedziemy Bałtyk. Bałtyk chyba kojarzę to, więc. Bałtyk jest krótki. No jutro wiadomo, jak będzie. No tak. No i wiecie panowie, ja wam powiem tak. Niektóre trasy niestety trzeba przejechać. Żeby... Później robić to na live, nie? Bo wiadomo, co i jak. No, ale jeszcze sobie przejedziemy Bałtyk, bo to jest za krótki live. Więc jeszcze Bałtyka sobie pojedziemy. No ja się uczę. Ja się uczę i tyle, no.
Bałtyk akurat szybko się załączył. Oczywiście. Okej. Okay. Radio! Pantograf. No nie działa. O właśnie. Tutaj jest coś innego, nie? On ta gra poszedł. No dopóki jest dobrze, nie ma różowych budynków, no tak. No na pewno. Drzwi sobie otworzymy. Hamujemy. Aha, musimy zaczekać na zapełnienie tego. O, i teraz mamy żółtek niebiesko, no, żółto-niebieski jest. No i gitaro nie. Światło sobie zapalimy. Czekamy na zbiornik. Jedziemy. Radio 1. Radio jest. 1. Dobra. Już dawno powinniśmy odjechać, nie? Ale to... Mamy czerwone. Ja jestem ciekaw, czy przy otwartych drzwiach można podjechać. Czerwone. Czerwone! Tu czerwone. O. Wyjdziemy sobie. Nawet. Gdyby mi było. Dzień dobry. Dzień dobry państwo. O, babunia jest. Jest gościu. Jest kobieta. Pani kaszle. Czy pani ma COVID-a? No. O! Mamy zielone! Idziemy. O, zamykają się drzwi. Dobra, idziemy. Bileciki do kontroli? O, spóźnienie mamy grube. Bałtyk to akurat był od początku, co wiem. Bałtyk akurat było od początku.
logistyki do kontroli? Tu specjalista od spraw sygnałów i tych innych rzeczy. Proszę wziąć to wszystko pod swój pogląd. Rura! Nie no, ogólnie to fajne jest tutaj... Gdzie te ten? Że krzywe te są... Nie no, rura to nie. Mamy... Krzepetory, no. Fajnie to wygląda nawet. No wiadomo, to jest symulator, nie? To jest darmowy symulator. To też... Grafiki to też nie można mieć dużo ten. Ale w niektórych mapach to grafika jest zajebista, nie? O, przerwane mamy. Jest zajebista. O, pomarańczowe. Bałtyk plaża. Okay. Gramy. Chyba, że tam dalej musisz się zatrzymać. To jest pytanie. Nie, no, powinno być tutaj. Zamknij drzwi. Okej. Zamykam. Co mamy? Bałtyk miasto. No to tutaj. No to Bałtyk miasto. Idziemy. Do 70 jest. No mało ludzi jest. Ten
wiesz, jakby była, byłoby lato, no to byłoby więcej, nie? To nie jest mało. Powinna być 60. To jest. Ja się zatrzymuję na prawie na każdej stacji. Baltic Katedra. Mamy czerwone. Ale mi się wydawało. Domek był. Domek! Nie, akurat nie na każdej stacji, tylko że nie pamiętam jak to było, wiesz? Mówię, każdy scenariusz, no niestety trzeba przejechać po prostu parę razy, bo można się dużo pomylić, nie? Ja tu ja w tym tygodniu jeździłem, to powiem ci, że miałem problemy po prostu ten, nie? Na przykład Baltic Plaża teraz mi nie zaliczyło, nie? Zaliczyło mi Baltic Miasto. Sałkowo to dopiero będziemy dojeżdżać. Więc ogólnie lipa. A SM-ka to jest to właśnie, nie? Tak naprawdę. Zobaczmy sobie. Co ja ostatnio jechałem? Żeby was nie skłamać. Nie, ja wyszedłem. Co ja ostatnio jechałem?
To może być Gargo, nie. Pamiętam sobie. Tą chyba linię ostatnio jechałem. To Sandomierz. Ale też jechałem linię. To tutaj. Tutaj jakąś linię jechałem. Chyba? Czy Brzesobo jechałem? Brzesobo chyba jechałem. O! Brzesobo chyba jechałem. Ale pojedziemy sobie. Jeszcze jedną linię. Tą. Tylko sobie weźmiemy Lublinie z powrotem. Powrotną linię. Powrotną linię sobie weźmiemy i ją sobie pojedziemy. Nie, bo ogólnie powiem ci tak, Radek. To są symulatory, które no czasami załapieć, czasami nie. To jest właśnie to. To jest tak samo jak w tym OMSI, nie? Raz załapię, raz nie. OMSI tak samo jest, po prostu. Dobra, pan do grafy poszedł do góry. Szybki. Ja jeszcze tych manewrowych nie potrafię zapalić, nie? Nie wiem jak to jest. Mi się wydaje, że to jest to bardziej. Mamy manewrowe. Dobra, może jechać. No i sobie tą trasę pojedziemy. Teraz przyjedziemy na serię. Idziemy z Lublińca. Teraz. Końca pociągu musimy zapalić. Czyli tu musimy zapalić światła te. O.
Okej, okay, ustawić na kanał trzeci. Okej. Okay. Będziemy sobie wygodnie. I tutaj mamy duży postój, bo ponad 5 minut. Jak coś jeszcze Train Live na Steamie jest zapisać. Train Live mam. Akurat posiadam. Radek. Może być nie skończę, mam Train Live. Ja mam za dużo tych gier, Radek, ja ci powiem. Bo nie ma kiedy tego ogrywać, nie? No, myślę, że kiedyś ogramy na pewno sobie to na spokojnie. Bo nie powiem, że nie. Sobie ogramy. Tam potestujemy, jak to się mówi. Ten Train Live to ja też kupowałem po promocji, powiem ci szczerze. Ogólnie kupuję gry po promocji, nie? Najczęściej. Dobra, mamy jeszcze 4 minuty aż. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba zmieniać kabiny. To się troszkę wkurzę. R3. Przyjdzie na to czas, Radek. Ja ci powiem. Przyjdzie na to czas, żeby to ograć, nie? To jest tylko kwestia czasu, nie? A tego czasu niestety niedługo będę miał coraz mniej. Znaczy ogólnie prawdopodobnie może być tak, że od kwietnia może być mniej troszkę live'ów. Ale no postaram się zrobić tak, jak powinno być. No niestety pewnych rzeczy prywatnych, no niestety ja tego nie przeskoczę. Jak to się mówi, nie? Nie przeskoczę tego. Tak naprawdę. Nie przeskoczę tego. Dlatego definicja była taka, żeby wyjść z Discorda całkiem. Żeby nie siedzieć na Discordzie. Też się bardziej skupić na gry takie jak na singlu, ponieważ może być taka przerwa sami od live'ów, a przez ten czas będę chciał troszkę ponagrywać wam odcinki, jak będzie ta przerwa, nie? Tu nie chodzi o pracę, Radek. Nie chodzi o pracę. Tu chodzi o coś innego. Tu bardziej o zdrowie. O, mogę tylko powiedzieć o zdrowiu, tu bardziej chodzi. Słychać dobrze. Więc mówię. Różnie to bywa. Ja ogólnie nigdy nie chorowałem, a okazało się, że coś mam. No ale nie będę mówił. Nie chcę mówić tego na live, ale nigdzie. Nie chcę. Na razie nie, dopiero jak wyjedzie. Na razie czekamy tutaj pod nastawy. Ja się cieszę z tego, co mam teraz i chodzi bardziej o zdrowie. Na razie nie słychać. Nie bójcie się, ja was nie zostawię, nic z niczym. Zawsze też będę próbował
coś tam nagrać. Prędko będzie pan gotowy? Tu Daro Luzak go podmieni, bo tu Luzak oddział osuna, leci tam, będzie skarżyński maszynista. Bo tak jak mówię, ja nigdy tabletek nie brałem, ani nigdy, znaczy nigdy. Kiedyś za 10 lat dużo tabletek brałem, nie? A teraz ogólnie, no, no człowiek się starzeje i wszystko wychodzi, nie? Niestety. Ale trzeba żyć do przodu i się bawić. Dlatego ja z Discorda wyszedłem z tego względu, żeby później jak wypiję, to żeby nie było mówione, że coś tam, tam, tam. 123 Włoch. Tylko niektórzy ludzie tego nie rozumieją. Człowiek, który nigdy nie chorował, to może nagle coś mieć, nie? To jest właśnie to. Dobra, opuszczamy pantograf. I jedziemy do przodu. Jabłonica... Przejeżdżamy. Dopiero się zatrzymujemy... Kochanowice. Kochanowice dopiero się zatrzymujemy. Tylko niektórzy ludzie myślą, że człowiek będzie cały czas zdrowy, nie? Ogólnie jak zostałem potraktowany na Discordzie, tym co siedziałem, no to jeszcze od pewnej osoby, które się spotkałem, spotykaliśmy się kilka razy i tak zostałem potraktowany, no to więc... Ale akurat na ten temat się nie chcę już wypowiadać, po prostu... Więc... Nie będę się wypowiadał. Dobra, tu mamy limit 40. Możemy przyspieszyć. Setka jest. Zatrzymujemy się, Kochanowice. Później Lisow. Przejazd mamy Lisow. Ta podgórne, nie wiem jak to się pisze. Ten. Później będziemy herby stare. Dobra. Idziemy. Tak, taka jest prawda. Niestety nie poradzimy. Ale dobra. Bez tych smętnych kurde tych. Bo ja nie lubię takiego rzeczy ten. Bawmy się, o tak powiem. Myślę, że jeszcze z Hogwartu tak zrobię z 2-3 live'y, może 4 live'y takie, a później raczej chyba, no następny tydzień raczej lecimy z Max Payne'em i lecimy Nintendo Switch'em.
też. Szybko załapiesz maszynę. Ja bardzo szybko załapuję maszynę, ja ci powiem. Tu mamy pomarańczowe. Zielone już mamy. Śniemy. Szybko. Trzeba się zatrzymać. To 45,7. A, tu trzeba się zatrzymać. A jak? Kupimy sobie drzwi. Hamujemy. Będziemy mieli mały postój. E? Jedziemy. Później mamy postój lisowie. Stówka. Jak stówka, to kurde maksimum. Mamy pomarańczowe.
jest 144. Mamy pomarańczowe, to będzie trzeba się zwolnić. Na razie mamy zielone. Widzę. Tu musimy się zatrzymać. Zwalniamy. Odpuszczamy sobie te. Ja ogólnie szybko załapałem maszynę, a wiesz, bo ja kiedyś grałem maszynę i niektóre wiem jak używać, nie? Naprawdę. Drzwi otwarte. 55-12, gotów do odjazdu. Dzięki. O. Dobra, przejazd mamy przez Lisfart. Podgórne, chyba tak się ten. A herby stare mamy postój. Zatrzymanie się, dobra. No, trzyma się Radek, trzyma się, hejo. Trzyma się, dzięki, że wpadłeś. Nie, naprawdę, dzięki. Pomarańczowe mamy. Podzielone.
Spędzamy się. Herby stare, zatrzymujemy się. Kolejowy, witam. Zmienimy limit 50. Ja jadę stówką, teraz się wykoleję. Co tak cichutko siedzę? Cichutko, ja zawsze cichutko siedzę. Ja bardzo cichutko siedzę. No co za dużo mówić? Herby stare, mamy akurat postój tutaj. Wracam, jak to się mówi, do starych śmieci, nie? Czyli ten... maszyna. Otworzymy sobie drzwi. Komuwujemy. Kurde, szybko przyjechaliśmy.
Dałem suba, myślę, że będzie ciąg dalszy, bo fajnie się ogląda na duży. Niedużo gadasz, słychać grę i ciebie fajnie słychać. No tak, będzie. Myślę, że co tydzień na weekend będziemy odpalać sobie maszynkę. Tylko ja sobie tak myślę zrobiłem kolejowy, że dzisiaj odpaliłem sobie pasażerski, a na następny tydzień na przykład na weekend będzie nie pasażerski, tylko towarowy. O. I tak sobie po prostu na przemian sobie zmieniać, nie? No. Podany, mechaniku, jak podany? Jaki sobie tak po prostu... Towar, tak, towarowy. No, towarowy. O, to ładny. Ja wróciłem kolejowy po 12 latach na do maszyny, nie? Wracam gagarka. Nie, na następny tydzień będzie SM-ka. SMS. Czyli stonka. Stoneczka. Na następny tydzień. Towarowa. Stoneczka. Będziemy się podpinać. I będziemy po prostu się bawić. Stoneczka. 55-12 gotów do odjazdu. Dobra, dzięki, że mogę już pojechać. No, stoneczka będzie. Następny tydzień leci stoneczka. Ja już mam taką fajną traskę. Akurat na live'a, więc stoneczka będzie. Wiesz, ja akurat się teraz ogólnie też się troszkę uczę, nie? Bo to nie jest na takiej zasadzie, że ja już to ogarniam tę grę. Nie, bo no... Wreszcie znalazłem swój stary zeszyt ze sterowaniem. Kiedyś już, kurde, uczyłem się jeździć. Ale widzę, że to sterowanie czasami troszkę jest inne i trzeba troszkę się namęczyć. No. Ja akurat się uczę po prostu, nie? Dobra, tutaj blachownia, mamy przejazd. Możemy sobie przyjrzeć do stópki. Tu mamy 133,3, a tu jest 126. 26 jest, tak? Na R3. No to w sumie radia nie trzeba zmieniać. Tak naprawdę. Ogólnie w maszynie, to co wiem, to chyba do 10 km można sobie przyspieszyć. Więcej nie. Sobie zmniejszymy. 132,5. Mamy 126,0. Dobra. Kurde. Człowiek ogarnia. Tak, akurat wiem. Akurat już kolejowy to akurat wiem. To jest akurat wiem. Akurat wiem jak, co i jak leci. Wiem jak uruchomić, wiem jak ten... No, nie ma problemu. Mówię, ja swój stary zeszyt sobie akurat, tak szczerze ci powiem, że znalazłem i... Tam miałem, ja zawsze sobie opisuję sterowanie, bo tak samo mam sterowanie do Opel Race'a, tak samo mam sterowanie tutaj, nie? Dobra, to mamy pomarańczowe. Może być czerwone zaraz. Dobra. Chłopak. Sobie zwolnimy.
To jest do 80. Mamy tam czerwone, dobra. Tam mamy czerwone. Nie, pomarańczowe mamy, dobra. A i tak musimy zwolnić do 80. No, dwa kompy mam. Dobra, tu możemy przyspieszyć. Mamy zielone, dobra. Lecimy. Dwa kompy masz, kurczę. Powiem ci, kolejowy akurat, żeby chodzi o te dwa kompy, to no, wiadomo, człowiek się pracuje, a ja lubię grać i teraz ogólnie robię to hobbystycznie, nie? Ogólnie hobbystycznie. Mój cel był taki, że na YouTubie, jeśli chodzi o, żeby zdobyć 1000 subskrypcji i nic więcej. Nie? Więcej nie chcę, nie chcę więcej, bo człowiekowi upada to po prostu, nie? Ja akurat to, co chcę, to mam i tyle, nie? Jeden nie wystarczy? Nie, to chodzi o to, żeby płynnie gry chodziły, nie? Jeśli chodzi o live. To chodzi o płynność. Wiesz, jakbym miał RTX-a 4000, no to na pewno bym zrobił jednego live, z jednego komputera, nie? Ale ogólnie, dla mnie ogólnie jest coś takiego, że ma być płynność. Nie ma obciążenia po prostu pod jeden komputer. Jak kiedyś robiłem live'y, z jednego komputera jeszcze na hitboxie, pamiętam, no to był problem z tym względem, że musiałem streamować 720p, bo komputer nie wymagał, nie? A tak mam akurat święty spokój i mogę sobie streamować nawet 2K, 4K nawet ogólnie, nie? Jeśli internet pozwoli na to, nie? No, a tak na serio to... Zagadaliście mnie i chyba miałem. I chyba przejechałem w Tasfie. Mi się wydaje. Prąd. Prąd to już nie zjada. Kolejowy, ja tego nie odczuwam, prawie w ogóle. To się tylko tak wydaje, wiesz? Kolejowy, ja ci powiem tak. To się tylko tak wydaje, że dużo prądu używa. Nie. Ja akurat jak streamuję, na przykład streamuję z konsoli, to komputer jest jeden wyłączony. Jeśli ja streamuję z komputera drugiego, no to komputer jest włączony, a konsole są włączone. To nie jest na takiej zasadzie. Ja ogólnie płacę za prąd nieduże pieniądze. No naprawdę, nieduże pieniądze, bo mnie i tak pół dnia w domu nie ma. Ja tylko na weekend tak najczęściej to, kurde, streamuję najwięcej, nie? A tak to nie mam je po prostu w domu, nie? Tylko tak mówi. Ty płacisz 160 zł, a ja płacę, żeby ci nie skłamać, to ostatnio płaciłem, żeby ci nie skłamać, chyba 140 zł.
130 zł. Jakoś tak, bym musiał rachunki zobaczyć. Nie, nie, nie ma tragedii. Bo ja ci mówię, bo ja kolejowy mówię ci, ja jestem pół dnia mnie nie ma w domu. Ja najczęściej jestem, ja najczęściej jestem w domu tylko na weekendy, tak? A tak to mnie co najmniej 12 godzin nie ma w tygodniu po prostu w domu. A jak odpalam, to odpalam na przykład, o, streamuję kurde na przykład z komputera, no to streamuję z komputera, tak? Jeśli streamuję z konsoli, no to komputer jest wyłączony i streamuję z konsoli, to proste. A tym bardziej, że ja mam dwustrefową ten, jak to się mówi, i stały prąd, nie? Że mi ceny nie mogą zmienić, nie? To jest to, nie? No Taron, tak, to, ja cię ogólnie... Polska jest złodziejem, nie? Bo ja nie powiem, że nie, bo Polska jest złodziejem. To nie jest Tauron, tylko że Polacy są złodziejami. Rząd nasz po prostu to jest złodzieje, nie? No. Tylko kolejowy, czy ty mieszkasz z kimś? Jeśli masz rodzinę, no to wiadomo, to tam u ciebie będzie drożej, nie? A jeśli nie masz rodziny, tak jak ja nie mam rodziny, no to więc u mnie jest, będzie taniej, nie? To, że ja zmieszkam z mamą, z chorą i tą mamą, to nie oznacza, że ja po prostu płacę mniej, tak? Tylko po prostu mam tak wydzielone, nie? No. Ja jestem z tego zadowolony, bo jeszcze przez co najmniej 2 lata mi nie mogą zmienić ceny, nie? Za prąd. Przez 2 lata. Nie mogą mnie jeszcze zbić. 55, 12 gotów do odjazdu. I dlatego ja mówię, no... To, że trzeba płacić, no niestety... Trzeba płacić. Też pamiętaj kolejowy, że każdy region ma inne stawki. Każdy region Polski ma inne stawki, nie? To też pamiętajmy o tym, że po prostu inne stawki są. Nie, 20 zł na kebaba mam. O! I to jest najważniejsze! I to jest najważniejsze! 20 zł na kebaba. I to jest super. I to mi się podoba. I to jest najważniejsze. Bo ja też lubię kebaba, a akurat kurde... Myślę, że jutro sobie pójdę na kebaba. Pójdę sobie zamówić kebaba. Następny postój mamy z Częstochowa z Radą. O, chyba dzisiaj jeden scenariusz przejdziemy. Mi się wydaje. Na 117? A my mamy... 121,6. No ja kolejowy jestem, ja pracuję w firmie Toyota i pracuję na kuźni.
Bo ja zawodowo jestem inny zawód mam, nie? Bo jestem budowlany jest. Ale pracuję w tym. To ogólnie ja 6 kapli nigdy nie zarobiłem i nigdy nie zarobię. Tak naprawdę. To tylko się cieszyć, że masz takie pieniądze. Tak naprawdę. Naprawdę. Ja nawet nad godzinami tyle nie zarobię, a... Mamy połączone. Normalna krajowa. No tak, normalna krajowa. A pracuję w naprawdę dobrej firmie. Jedyna rzecz, co mnie zadowala, to że mam uprawnienia na suwnicę i na na suwnicę. Suwnica i wózki. To chociaż tyle dobrego. O 17. No to zaraz będziemy się zatrzymywać. Jest to chyba strada. Znaczy wiesz, ja nie lubię gadać o pieniądzach ani nic, bo dla mnie to akurat to nie jest fajna rozmowa. Ja wolę porozmawiać sobie o fajnych rzeczach. Ja nawet nie chcę wiedzieć, kto co ile zarabia, bo to mnie akurat nie bawi. Najważniejsze jest to, żeby się komunikować dobrze i się normalnie bawić. I żyć w zgodzie, o tak powiem. To jest najważniejsze. Ja do kościoła nie chodzę, to i tak, ale żeby żyć po prostu w zgodzie. Nie obrażę się, bo to jest rodzaju. A pierdolę, teraz kurde nie solę. Tak można powiedzieć. Zobaczmy, kto tu siedzi. Babuszka, ludziki, tata. O, pani też jest. O, pani zakrywa usta. O, ta też. O, tu. O. Pani? A babuszka to chyba chce temu panu... No dobra, nie będę mówił co. No. Żeby nie było. Ludziom jest niepotrzebny kłas. A powiem ci... Niepotrzebny nie jest kłas. No ale raczej po cholerę komu kłas. Ja za wcześnie wyjechałem. Wiecie o tym, że ja za wcześnie wyjechałem? Czego mi nie mówicie, że ja za wcześnie wyjechałem? Muszę się teraz cofnąć. Nie, bo za wcześnie wyjechałem.
muszę się cofnąć. Mam nadzieję, że mi to zaliczy. Bo się wkurzę. Chyba mi to nie zaliczy. Jest! Gotowo do odjazdu, to sam. Mogę jechać. Nie stąd w stronę! Halo! No ciekawe, na czerwone czy przejadę. Jestem ciekaw. Ja zanim odkomuję. Jedziemy. 512 gotów do odjazdu. O, 512. Wiem, że przejadę, to nie SimRail. No tak. Bo SimRail to akurat by było ten. Ale to też jest takie coś, że może być katastrofa, nie? Ja już dzisiaj miałem taką katastrofę, nie? Wiesz, kolejowy, ja akurat ty się interesujesz dużo koleją, nie? Bo akurat masz taki nick, nie? Ja ogólnie koleją też się dużo interesuję, ale nie nagrywam po prostu kolei, nie? Ty na pewno nagrywasz i to bardzo szacun, bo to fajnie czasami wychodzi. Bo niektórych takich oglądam właśnie, gdzie pokazuję po prostu z tam jakieś swoich regionów koleje polskie, tym bardziej. I to mi się podoba. O, idziesz na kurs na maszynistę. Oj, no to mam nadzieję, że zdasz. A wiesz o tym, że będziesz się uczył na maszynie? Bo maszyna jest akurat do tego, żeby ten się uczyć. Dostaniesz taki ten. Ja byłem na takim kursie kiedyś, byłem, jak to się mówi, dni kolejowe u nas tam na Dolnym Śląsku i to na maszynie się jeździło, nie? Symulator maszyny był odpalony i ten, nie? I wszystko trzeba było przycisnąć, ale co fajne, to wszystko działało, nie? Te wszystkie przyciski, co tam oni mieli, to wszystko działało do maszyny, nie? Kurde, ja byłem tak podjarany, że lepiej nie pytać, nie? Bo jak to mówią niektórzy widzowie, do czego służy ta kierownica EU07? No, służy do tego, żeby zwiększać prędkość. I bocznikowanie jest jeszcze do tego. Tu będziemy się żegnać, tak jest. Tu będziemy się żegnać, bo już dojeżdżamy do celu. Powoli. Ale nie martwcie się, za tydzień widzimy się dalej z maszyną. Tylko że za tydzień będziemy jechać towarówką. I to SM-ką, jak to się mówi, stonka. SM-eczka. Jak ktoś nie wie, co to jest SM-eczka, to może sobie wpisać na Google. SM-eczkę. Później będziemy, no myślę, że tak raz w tygodniu byśmy sobie odpalili maszynkę. To będzie akurat bardzo fajnie. Będzie super.
mamy Częstochowa. Tutaj będziemy hamować. I dojechaliśmy do celu. Podany przelot przez Liszwartę. Okej. Bierzemy sobie drzwi. Antygrupa A. No do zobaczenia następnego. Pa, hej, trzymaj się. Pa, pa. A my będziemy zaraz kończyć. Poczekamy sobie na zakończenie tego scenariusza. Chyba to już będzie koniec. Więc na dzisiaj będzie już koniec live'ika. Z maszynki. Tak naprawdę. Maszyna wróci za tydzień. Myślę, że co sobotę maszynę będziemy sobie odpalać na spokojnie. Dzisiaj jeździliśmy pociągiem. No wiadomo, człowiek się uczy. N71, czyli żółtek. Takim ładnym. Jeździliśmy pociągiem. No. Jeśli chodzi o maszynę. Dobra. Ja dziękuję wszystkim dzisiaj za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Więc trzymajcie się. I widzimy się za tydzień z maszyną. Hejo, pa pa.